Dzień dobry Państwu. Dziś nadajemy z Biblioteki Miejskiej w Ustroniu, gdzie moim Państwa gościem jest Agnieszka Suchy, znana jako Dziewanna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. W zasadzie się znamy z czasów szkolnych, ale rozmawiamy dziś, chciałbym dzisiaj porozmawiać o Twojej ostatniej twórczości, bo realizujesz tak zwany projekt Ja Wiedźma. Jest to utwór utrzymywany w stylistyce folkowej. Opowiedz, o czym on opowiada. Projekt Ja Wiedźma powstał w wyniku inspiracji postaciami naszych przodkiń. Szeptunek, zielarek, kobiet, które miały niebagatelny wpływ na życie lokalnej społeczności. Zresztą wydaje mi się, że wciąż mają, ponieważ widzimy, że często tam, gdzie medycyna tradycyjna, tak zwana konwencjonalna, zawodzi, ludzie na własną rękę poszukują innych rozwiązań i wyjeżdżam na przykład na Podlasie, które słynie z tego, że wciąż jest tam dużo osób, głównie kobiet zajmujących się szeroko pojętą sztuką zielarską, bo myślę, że w takich kategoriach można byłoby o tym mówić. Natomiast ja chciałam skupić się przede wszystkim na tych kobietach, które straciły życie w wyniku tak zwanych polowań na czarownice, które siały niegdyś krwawe żniwo. I projekt ten ma w założeniu być taką reminiscencją tych osób, o których często bardzo mało wiemy. Z drugiej strony ma też krzewić ideę siostrzeństwa, nawiązywać do folkloru, do opowieści o osobach, które mogłyby być nam, współczesnym ludziom, w wielu kwestiach bardzo bliskie. Zasadniczo ta inicjatywa zrodziła się w mojej głowie już długi czas temu, natomiast realizacja trwała naprawdę, naprawdę długo, ponieważ zaangażowałam do tego projektu wiele osób, między innymi ustrojankę Karolinę Francuz, która jest też fotografką i z którą współpracujemy od dłuższego czasu. Nad inicjatywą objęło patronat wiele instytucji, portali internetowych, takich jak na przykład histmag.org. Partnerem jest Muzeum Śląska Cieszyńskiego, ponieważ dzięki uprzejmości osób związanych z muzeum mogliśmy nagrać kilka ujęć właśnie na placu Café Muzeum, za co też bardzo dziękuję. Do utworu zaaranżowanego na pianino, wokal i wiolonczele powstał teledysk, którego premiera będzie miała miejsce jeszcze w tym miesiącu. W celu nagrania go wyjechaliśmy między innymi w Tatry. Właśnie do Cieszyna tutaj akurat szczególnie daleko nie było. Natomiast zawsze, kiedy publikuję teledysk, zależy mi też na tym, aby pokazywać ludziom różne ciekawe zakątki, miejsca, które pozwalają nam na chwilę zatrzymać się w dobie codziennego pośpiechu. No właśnie, bo te dwa miejsca, czyli Śląsk Cieszyński, ale też Tatry, no i jeszcze w sumie morze, to są takie miejsca, które się przewijają w Twojej twórczości. Mam na myśli też Twój album, który się ukazał w 2019 roku, tak? Tak, nie ukrywam, że natura jest jedną z moich głównych inspiracji, co pewnie ma związek z tym, że wychowałam się w Ustroniu, które, jak zresztą wiesz, słynie z tradycji spopularyzowania folkloru, więc od dziecka obracałam się w kręgu góralszczyzny. Pamiętam, że miałam jeszcze przyjemność uczestniczyć w tak zwanej edukacji regionalnej. To był przedmiot w szkole podstawowej. Nie wszędzie chyba on jest, niestety. A to właśnie wtedy poznawałam między innymi legendę o zbójniku Ondraszku, uczyłam się o postaciach lokalnych diabłów, o Rokicie, o Borucie. Więc myślę, że te zajęcia też na pewno wywarły na mnie wpływ, z którego istoty zapewne jeszcze wtedy nie zdawałam sobie sprawy. Natomiast to też popchnęło mnie właśnie w kierunku przenoszenia inspiracji góralszczyzną na swoją twórczość. Ale tak jak powiedziałeś, pojawia się w moich utworach również morze, kraina Kwenlandu, czyli takiej naszej mitycznej Atlantydy. Zatem myślę, że w pewnych kwestiach nie warto się ograniczać. Po prostu należy szukać miejsc, które dostarczają ci inspiracji, w których czujesz się bezpiecznie i sprawiają, że masz wrażenie, jakbyś znalazł się w swoim drugim domu. Nie uważasz, że tej polityki, historii regionalnej troszkę brakuje w polskich szkołach, bo przecież uczyłaś w szkole?
Zdecydowanie. Jakiś czas temu rzeczywiście pracowałam w szkole podstawowej i starałam się też, na ile to możliwe, popularyzować wiedzę o folklorze wśród dzieci. I zauważyłam, że bardzo jej to interesuje, tak więc myślę, że można byłoby chociażby w ramach edukacji polonistycznej wplatać gdzieniegdzie również ciekawostki na temat folkloru rodzimego, folkloru lokalnego, prawda? Bo oczywiście w szkołach, przynajmniej ja jeszcze ze swojego czasu uczyłam się o legendach, podaniach, natomiast była to taka wiedza dość ogólna. Myślę, że można byłoby z powodzeniem krzewić ciekawostki, informacje na temat rodzimego folkloru, również w ramach jakichś kółek zainteresowań. Tym bardziej, że jak widzimy, teraz w ogóle są tendencje do tego, aby troszeczkę otworzyć się na nasze korzenie, by pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie, co widać chociażby na przykładzie, skoro już rozmawiamy o muzyce, popularności folku, folk metalu. Zresztą mamy tutaj na terenie również Śląska Cieszyńskiego wiele ciekawych inicjatyw takich jak Słowiańska Noc Folk Metalowa w Brennej, która właściwie stała się już tradycją i możemy być z niej, myślę, dumni. Tak więc oczywiście uważam, że zawsze, na ile to możliwe, warto krzewić wiedzę o naszych korzeniach. No oczywiście, jeśli jesteśmy przy temacie edukacji, no to też nie tylko te wiedźmy, o których wspominałaś, ale także wiedźmini zajmują w Twoim sercu dosyć ważne miejsce. Zwłaszcza, że napisałaś teraz pracę doktorską. W trakcie przygotowań do niej miałaś też okazję przeprowadzić wywiad z samym Andrzejem Sapkowskim. Tak, było to moje marzenie, nie ukrywam, od wielu lat. Moja przygoda z Wiedźminem tak naprawdę zaczęła się jeszcze w szkole podstawowej przez zupełny przypadek, ponieważ tak się złożyło, że kiedyś, gdy moi rodzice jechali na zakupy, zostawili włączony telewizor i wtedy właśnie obejrzałam stary polski serial z Michałem Żebrowskim, pomimo że z oczywistych względów jeszcze nie rozumiałam wielu wątków, to jednak uniwersum spodobało mi się na tyle, że parę lat później postanowiłam pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Zresztą nie ma przypadków. Pierwszym prezentem od mojego męża, wtedy jeszcze z sympatii, na 16 urodziny był miecz przeznaczenia Sapkowskiego, więc to właściwie była naturalna droga, która prowadziła właśnie do doktoratu. W grudniu obroniłam swoją rozprawę doktorską, jeszcze tutaj czeka mnie parę formalności, ponieważ jest przed Radą Wydziału, tak więc chwilkę nadanie stopnia jeszcze potrwa, jeżeli wszystko dobrze pójdzie. W każdym razie rzeczywiście ten świat Wiedźmina jest dla mnie inspirujący od wielu lat, ponieważ wiąże się w sposób naturalny z magią i tutaj sam widzisz te podobieństwa, korelacje, prawda, pomiędzy moim doktoratem a muzyką, jaką tworzę, ponieważ tej magii staram się również szukać w codzienności, znajduję ją przede wszystkim w naturze. Pytałaś też o wywiad z Andrzejem Sapkowskim. Udało mi się go rzeczywiście zrealizować w formie wirtualnej. Mailowaliśmy swojego czasu i myślę też, że miałam tutaj duże szczęście, ponieważ nie jest to łatwa rzecz, natomiast bardzo miło wspominam tę współpracę i to, w jaki sposób pan Sapkowski odpowiedział na moje pytania, też mnie utwierdziło w przekonaniu, że w dobrym kierunku podążam również w sensie literaturoznawczym. A jakoś ocenił twoją pracę? Czy to częste, że ludzie piszą o doktoraty akurat o Wiedźminie, czy raczej nie? Nie czytał jej. Wtedy jeszcze praca nie była gotowa. Czy to jest częste? Myślę, że teraz coraz bardziej, nie mówię jedynie w odniesieniu do doktoratów o tym, ale czasami zwracają się do mnie osoby, które piszą prace licencjackie, magisterskie właśnie na temat Wiedźmina i w ogóle szeroko pojętej fantastyki. Tak więc rzeczywiście to zainteresowanie jest coraz bardziej widoczne również w kręgach akademickich, co mnie bardzo cieszy, że ta fantastyka nie jest traktowana jak marginalnie. Ale w sumie z tym Wiedźminem no też przychodzi mi na myśl postać, znaczy postać, osoba Davida Frencha, który przecież tłumaczy, mieszka w Cieszynie i tłumaczy książki Wiedźmina na język angielski. Czy z nim w jakikolwiek sposób konsultowałaś? Nie miałam niestety. Nie, jeszcze nie. Ale wszystko przede mną. Ale te związki Andrzeja Sapkowskiego z ludźmi Śląska Cieszyńskiego widać są dosyć mocne. Zdecydowanie tak, zdecydowanie. Zresztą też w kręgu swoich znajomych stąd mam wiele osób, przyjaciół, którzy są zafascynowani Wiedźminem, tak jak ja. Tak więc cieszę się,
że ta literatura zyskała, wręcz można powiedzieć, status globalnego fenomenu, co widzimy chociażby na przykładzie serialu Netflixa. Już możemy oczywiście dyskutować o tym, czy on się podoba, czy nie, bo jest to kwestia, która wzbudza też u wielu osób w kręgach fandomowych wątpliwości. Ale nie ma wątpliwości, że zwiększa popularność. Chciałbym jeszcze zapytać o twoje plany na przyszłość, no bo w zeszłym roku już wróciłaś na sceny koncertowe, w tym roku też masz zapewne jakieś plany. No i też o plany muzyczne, czy ten projekt Ja Wiedźma doczeka się jakiejś kontynuacji, jakichś kolejnych kompozycji, utworów? O tym nie myślałam, ale z pewnością jest to ciekawy trop, ponieważ bardzo często w ramach swojej twórczości, działalności muzycznej staram się krzewić ideę wiecznych powrotów, co oznacza, że utwór, który powstał na przykład kilka lat temu, ma swoją kontynuację za jakiś czas, więc kto wie, czy projekt Ja Wiedźma również się jej nie doczeka. Natomiast jeżeli chodzi o plany muzyczne, może bardziej powiem o marzeniach albo o tym, co już jest pewne, ponieważ plany mają do siebie to, że lubią się psuć i zmieniać bardzo często w wyniku różnych niespodziewanych sytuacji, również globalnych, co widzieliśmy jakiś czas temu zresztą. Ale nasuwa mi się myśl, która mnie też bardzo napędza do dalszego rozwoju, że zagramy znowu w czerwcu tego roku w ramach festiwalu Pyrkon, czyli jednego z największych na terenie Europy Środkowej konwentów fantastyki, co mnie bardzo cieszy. Zresztą w roku 2022 też stanęliśmy na pyrkonowej scenie i było to doświadczenie niezwykłe, które pewnie będziemy wspominać przez lata, jeżeli nie do końca życia. Tym bardziej, że koncert ten odbył się zasadniczo zaraz przed Nocą Kupały, tak więc skorzystaliśmy z tego, że możemy wprowadzić troszeczkę słowiańskich klimatów do naszego występu. Nie mogę się tego koncertu doczekać. Na pewno chciałabym opublikować kilka nowych utworów, ponieważ te powstawały również w zeszłym roku. 2022 rok był czasem podporządkowanym przede wszystkim pracy nad moją rozprawą doktorską. Natomiast to nie znaczy, że nie powstawały utwory, ponieważ ja komponuję dużo, często i chętnie. Chociaż to zależy też od weny, która bywa kapryśna. W każdym razie przygotowuję na ten rok kilka niespodzianek. I może, żeby były niespodziankami, nie powiem nic więcej. Zachęcamy w takim razie do obserwowania Poczynienia Dziewanny na Facebooku, w mediach społecznościowych. No, a ja Tobie bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i słuchaczki. I widzów. I widzów.